8 marca działaczki PO, Nowoczesnej, KOD-u i Stowarzyszenia Zamość Nasz Wspólny Dom zorganizowały manifestację. Utrzymanie standardów opieki okołoporodowej, dofinansowanie in vitro, dostęp do bezpłatnej antykoncepcji, bezpieczne przerywanie ciąży oraz badania prenatalne najnowszej generacji. To kilka z całej listy postulatów, z jakimi demonstrowały kobiety w całej Polsce. Strajk odbył się również w Zamościu. Niepokojące jest, że konwencja antyprzemocowa nie jest stosowana w Polsce. Przemoc jest stosowana masowo w rodzinach. Za tę przemoc nikt nie odpowiada. Nikt nie ponosi odpowiedzialności, nie jest ukarany. Problemem jest to, że alimenty nie są płacone przez mężczyzn, a kobiety porzucone zostają same z dziećmi, zostają same z domem i z problemami materialnymi. Dlatego uważamy, że my jako kobiety, których czasami nie dotyczą problemy, przeciwko którym protestujemy, jesteśmy zobowiązane wystąpić solidarnie z innymi kobietami na świecie i w Polsce. To tak bardzo ważne, żeby dofinansować zabiegi in vitro dla par, które bardzo pragną dzieci, które chcą tym dzieciom dać dom, miłość, opiekę. 8 marca, czyli w Międzynarodowy Dzień Kobiet, strajk zorganizowały działaczki Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Komitetu Obrony Demokracji i Stowarzyszenia Zamość Nasz Wspólny Dom. Zamość powinien iść za przykładem Łodzi czy Częstochowy, gdzie zabiegi te są dofinansowywane. Jednakże dyskusja o in vitro nie dotyczy jedynie sprawy dostępności do tej metody, ale także tego, czy politycy, wybrani również naszymi głosami, dadzą sobie narzucić pogląd jednej religii, jednego kościoła i podporządkować temu wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Powtarzam, procedura in vitro nie jest obowiązkowa. Rozumiemy i szanujemy ludzi, którzy powiedzą nie, nie decyduję się na taką metodę ze względu na moją wiarę i moją religię. Ale nie ma zgody na to, aby minister zdrowia zmuszał polskie kobiety do przestrzegania nakazów swojej religii. Strajkujące rozdawały ulotki informacyjne, manifestowały również transparentami. Protest odbywał się na Rynku Wielkim, a udział w nim wzięło około 100 osób.